W ostatnim czasie dzieliłem się takim cyklem rozważań na temat doświadczeń i prób. Apostoł Jakub, brat pański, nie był jednym z tych dwunastu, ale on dołączył do grona apostolskiego według powołania. Rozpoczyna swój list od tego, że powinniśmy radować się, gdy przez rozmaite próby i doświadczenia przechodzimy. I jak pamiętacie, Bóg ma na celu, kiedy dopuszcza doświadczenia, kiedy, dop... albo inaczej, kiedy On sam poddaje nas próbie, a też dopuszcza do tego, żebyśmy byli kuszeni, dlatego że Bóg chce. Dokonać wielkich rzeczy w Twoim i w moim życiu. On doskonale wie, co musi być oczyszczone z naszego życia. On doskonale wie, że tylko poprzez przejście przez doświadczenie zwycięsko pozwala nam duchowo wzrastać. On doskonale wie, że żeby mógł być dla kogoś zachętą, zbudowaniem, Pokazać, w jaki sposób sobie radzić z trudnościami. Bóg pozwala, żebym ja przechodził przez podobne doświadczenia, próby, aby doznać od Boga posilenia pociechy i tą samą pociechą wesprzeć moich braci i, sióstr, i siostry. Drodzy, mówiłem też o tym, że bez mocy Ducha Świętego Kościół nie jest w stanie posuwać się do przodu. I dzisiaj chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii y, Łukasza, czwartego rozdziału, dlatego że osoba pełna Ducha Świętego, albo inaczej, Jezus Chrystus, sam, który przyjmuje, na którego wstępuje Duch Święty, jest dla nas takim typem, takim obrazem i takim wzorem różnego rodzaju przeżyć i doświadczeń. W czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy od pierwszego wiersza tak. A Jezus pełen ducha świętego powrócił z nad Jordanu. Wcześniej jest napisane tak. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest, wiersz 21 trzeciego rozdziału, i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego duch święty w postaci cielesnej, jak gołębica, i odezwał się głos z nieba: Tyś jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A później, a Jezus, pełen ducha świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy ducha po pustyni. I przez czterdzieści dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. I rzekł do niego diabeł: Jeśli jesteś synem bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego, diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A Odpowiadając, Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni. i Rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli, na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając, że mu powiedziano: Nie będziesz kusił pana Boga swego, a gdy dokończył, diabeł kuszenia odstąpił od niego do pewnego czasu. Drodzy Mówiliśmy, że Bóg tych, których używa, przeprowadza przez różnego rodzaju doświadczenia. Nie ma lidera, nie ma przywódcy w kościele. Nie będzie przywódcą i liderem, zanim nie jest przeprowadzony przez czas próby i doświadczeń. Nawet wtedy, kiedy przyjmujemy moc Ducha Świętego. Czasami ludzie mówią tak: Jak już przyjmiesz moc Ducha Świętego, Duch Święty stąpi na ciebie, to wtedy po prostu będzie tak przyjemnie i tak lekko, i, i, i będziesz miał pełen komfort i zwycięstwo. Tak, może być zwycięstwo, ale trzeba to zwycięstwo osiągnąć we właściwy sposób. Chcę na coś zwrócić uwagę, dlatego że nie do końca wszyscy mają tutaj jasność. Oto Jezus. Syn Boga Żywego jest poczęty z Ducha Świętego w łonie Marii. Właśnie, jakby zrodzony z Ducha, poczęty z Ducha. Biblia mówi, że każdy z nas, jeżeli, gdy stajemy się Bożymi dziećmi, jesteśmy zrodzeni z Ducha, z Ducha i Słowa. A później czytamy, że gdy Jezus przyjmował Chrzest. Zwróćcie uwagę, Jezus przyjmuje Chrzest, gdy ma około 30 lat. Jest dorosłym. Dojrzałym mężczyzną, człowiekiem. Jest świadomy tego, co robi. To też jest dla nas wskazówka, że chrzest nie może wyprzedzać świadomej decyzji pójścia za Bogiem, żywej wiary, zanim dopiero nastąpi chrzest. Jezus jest takim wspaniałym obrazem wielu biblijnych prawd. Wczoraj wracając z amfiteatru, włączyłem Radio Jedynkę. I tam słyszę o religiach w Polsce, i wypowiada się pastor baptystów. I mówi o Nowonarodzeniu. Pytanie, które zadaje mu dziennikarka, dlaczego baptyści nie chrzczą niemowląt? A on mówi: odpowiedź jest jasna. Dlatego, że pismo ewangelista Marek na przykład mówi: kto uwierzy i ochrzczony zostanie będzie zbawiony. A więc pierwsze jest świadoma wiara, a później dopiero jest chrzest. W wyniku wiary, w wyniku doświadczenia autentycznego przebaczenia grzechów, pojednania z Bogiem i to wyrażone jest też świadectwem przemienionego życia. Oto Jezus, zrodzony z ducha, poczęty z ducha, idzie nad Jordan i daje się ochrzcić, jak mówi sam do Jana Chrzciciela, aby wypełnić wszelką bożą sprawiedliwość. Chrzest jest na pewno Należy do Bożej Sprawiedliwości. I, I dalej jest napisane, że stąpił na niego Duch Święty. W postaci Gołębicy. Tak się zastanawiam, jak taka mała Gołębica jest w stanie pomieścić Ducha Świętego. Czasami mamy takie swoje własne wyobrażenia o Bogu i Bożych rzeczach. Ale tak jest napisane, że w postaci Gołębicy Duch Święty spoczął. Czasami ludzie mówią tak, ja narodziłem się z Boga, z ducha świętego, to przecież już mam pełnię ducha świętego. Ale zwróćcie uwagę, że tutaj jest to rozróżnienie: zrodzony z ducha, ale jeszcze nie napełniony duchem świętym. Nie, przy, nie przyjął mocy ducha świętego. Dlatego, że Pismo mówi nam, że jest różna miara ducha, różna miara Bożego Błogosławieństwa. Tak jak każdy z nas. Zrodzonych z ducha mamy różną miarę wiary. Tak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, że każdemu z nas została dana, został dany róż, różna miara wiary. Nie mamy tej samej, mamy wiarę, przez którą jesteśmy zbawieni, ale jest różny poziom Twojej i mojej wiary. I ta wiara może wzrastać, jeżeli oczywiście w naszej społeczności z Bogiem chodzimy. Tak więc, Syn Boży, który jest poczęty z ducha, wstępuje na niego duch. I wydawałoby się, że Duch Święty, teraz, który spoczął na Jezusie, powinien go prowadzić od razu na pole misyjne, od razu tam, gdzie są wielkie potrzeby, aby Jezus zwiastował Boże Królestwo. Ale znowu Boża strategia, Boże, Boże działanie jest totalnie inne, jak Bóg mówi przez proroka Izajasza, moje myśli są wyższe niż wasze, moje drogi są wyższe niż wasze. Syn Boga żywego, ten, który był bez grzechu, zostaje poddany pokuszeniom. Duch Święty prowadzi go na miejsce pustynne po to, tam jest wyraźnie napisane, Duch Święty zaprowadził go na pustynię po to, aby go kusił diabeł. Drodzy, musimy mieć i mamy, myślę, tą świadomość. Jeżeli chcesz iść za Jezusem, musisz pokonać strach, musisz mieć determinację, aby pojednać się z Bogiem. Inaczej mówiąc, to musi wychodzić od ciebie. Oto Bóg oferuje zbawienie, tak jak wczoraj. Ja tak się zastanawiałem się, że mówię, szkoda, że ten kaznodzieja, który tak pięknie wczoraj zwiastował, nie zrobił takiego wezwania, żeby ludzie tam na miejscu, tylko odesłał ich do tego namiotu. Słyszałem się, kto tam pójdzie. Ale jeżeli Bóg dotyka twojego serca i jeżeli jesteś świadom, Upadku, grzechu i ciemności w swoim życiu, to chcę ci powiedzieć: jeżeli to jest, to to spowoduje determinację, że ty pójdziesz nawet do tego namiotu, i ludzie będą patrzeć, kto tam idzie, a kto tam nie idzie. Ale ciebie to nie będzie nic obchodziło, bo jesteś zdeterminowany, aby pojednać się z Bogiem, bo wiesz, że go potrzebujesz. Drodzy, czasami nam się wydaje, że żeby tak ludzi liną ciągnąć do Boga. Ale chcę ci powiedzieć, jeżeli ty sam nie masz w swoim sercu głodu Boga, chęci pojednania z Bogiem, determinacji, aby pokonać lęk, obawę przed opinią, przed ludźmi, przed innymi rzeczami, jak chcesz być zbawiony? Kiedy Jezus mówi, kto przychodzi do mnie. A więc jest ta determinacja, ona, ona, ona musi być, jeżeli chcę doświadczyć łaski i Bożego działania. I gdziekolwiek ludzie, usłyszawszy głos Pana w swoim sercu, tą zachętę, aby pojednać się z Bogiem, z determinacją wołają: Boże, przebacz mi moje grzechy, Panie, przyjdź do mego życia, przyjdź do mego serca i zmienię. Doświadczają łaski i mocy Boga. Doświadczają realności Boga w swoim życiu, ale jeżeli mówią, Boże, ja wcale taki zły nie jestem, to chcę Ci powiedzieć, nie masz co liczyć, dlatego że Chrystus przyszedł zbawić grzeszników, a niesprawiedliwych. Do, dotąd, dopóki nie mam świadomości, jak bardzo jestem grzeszny, jak bardzo jestem zgubiony, nie będę zdeterminowany, aby pójść do tego namiotu tam, aby się modlić, aby się o mnie modlono i abym mógł pojednać się z Bogiem. Determinacja, ta, to świadome chodzenie z Bogiem, ta świadomość Boga w naszym życiu dalej pozwala nam przejść przez różnego rodzaju Próby doświadczenia i pokuszenia, bo wiesz, co zdobyłeś w Chrystusie i nie chcesz tego utracić. I wiesz, że królestwo Boże jest tak cenne, że wiesz, że to będzie Ci kosztować wiele trudu, wiele samozaparcia, wiele poświęcenia, prawda? Tak czy nie? Tak to jest. Diabeł robi wszystkie, stosuje wszystkie metody, granie fair z nami, próbując nas powstrzymać, abyśmy nie szli tym równym krokiem z Jezusem, abyśmy tylko tak oddalali się coraz bardziej od bliskiej z nim społeczności. Ale jeżeli czuwam, jeżeli mi zależy, jeżeli wiem, o co chodzi, to ja sam robię wszystko, aby pilnować samego siebie, abym tylko nie stracił z bliskości Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg mówi w Starym Przymierzu, przylgnijcie do Mnie. Dosłownie przylepcie się do Mnie. To dlatego Pan Jezus mówi, jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Każda latorość, która jest we Mnie, ona jest zakorzeniona w tym krzewie ona wrośnięta jest ten krzew bo gdy przestaje to tracimy społeczność kiedy patrzę na ludzi których bóg dotyka czasami nie rozumiemy wszystkiego czego bóg od nas chce czasami nie rozumiemy jaki jest plan boży dla naszego życia ale bóg po to pracuje nad nami aby mógł wylać na Ciebie i na mnie swoje błogosławieństwo, swoją moc, swego świętego ducha po to, aby mógł nas używać tak, jak On chce. Mojżesz przechodził przez pustynię. 40 lat obudziła się w nim tęsknota za ludem Bożym. Wiedział, do jakiego ludu należy, bo przecież jego mama była jego mamką. I opowiadała mu o Bogu Izraela: Był wykształcony, był biegły, jak mówi Szczepan, w mowie obronnej przed ukamionowaniem, był biegły w mowie, był wyszkolony we wszelkiej mądrości egipskiej, był odważnym człowiekiem. I odbiera w swoim sercu powołanie od Boga. Bóg chce go użyć. On o tym wie, tylko nie wie, kiedy Bóg go chce użyć i jak Bóg go chce użyć. Jego relacja i społeczność z Bogiem jest bardzo luźna. Nie zna Boga. Tak naprawdę go nie zna. Osobiście go nie zna. I próbuje na własną siłę i próbuje własnymi siłami i zabija tego Egipcjanina, który znęca się nad Izraelitą. I później próbuje na drugi dzień jednać swoich ziomków Izraelitów, którzy między sobą się biją. Ale tam już się rozniosła ta pogłoska: On zabił już jednego Egipcjanina. Tak, jak w małej miejscowości wszyscy o wszystkich wiedzą wszystko. Szybko się to rozchodzi. I ucieka na pustynię. On nie wie. Że ta pustynia jest miejscem, które Bóg dla niego wyznaczył. Bóg, wiecie, czasami to jest tak, że my modlimy się, wołamy, Boże, prowadź mnie i jesteśmy w miejscu pustynnym i wydaje nam się, Boga nie ma, nie ma odpowiedzi, nic się w moim życiu nie dzieje, a w tym czasie Duch Boży i Bóg pracuje nad Twoim i nad moim życiem. Kiedy wydaje Ci się, modlisz się, wołasz, prosisz, i nic się nie dzieje. Nie myśl, że po prostu Bóg odstąpił i cię tak zostawił. Wiedz jedno, chociaż nie widzisz Boga, nie odczuwasz, nie widzisz Jego celu w tym wszystkim, Boża ręka pracuje nad Twoim życiem. Bóg pracuje nad naszym sercem, aby nas przygotować. Mija kolejne 40 lat. No ja już czy tych 80 to już człowiek się szykuje. Prawda? Przez Jordan przechodzić, jak to starsi wierzący mówią, tak? A tutaj Bóg go powołuje. On ma niesamowite objawienie Boga w krzewie ognistym. I zaczyna się Boże Działanie. Oto drodzy, widzimy, jak Bóg przez 40 lat sprawia, że Mojżesz, jak on mówi? Ja nie umiem mówić. Jak, Mojżeszu, biegły w mowie, tak szczepan o nim powiedział, a pismo przecież nie może tutaj nas kłamać. On był wyszkolony, on był biegły. Przez 40 lat on stracił to, co miał tą ludzką siłę, te ludzkie zdolności, bo Bóg chciał nauczyć Mojżesza, aby nie polegał na ludzkiej sile, ludzkich zdolnościach, ale aby zaczął polegać na niewidzialnym, na żywym Bogu, bo Bóg miał do wykonania niemożliwe zadanie. Z punktu widzenia człowieka. Ma objawienie Boga. Życzę sobie, żeby w naszym życiu były takie etapy, takie momenty szczególnego objawienia Boga dla Twojego i dla mojego życia. Takie momenty, w których powiesz: To zmieniło mnie, to mnie popchnęło dalej, to spowodowało, że mogę iść i rozumieć. Co Bóg dalej chce ode mnie? Kim jesteś, Panie? O to nie umiem mówić, nie mam odwagi. A Bóg mówi: Jestem, który jestem, ciebie posyła. Wiecie, tak nie czytamy wyraźnie, kiedy Duch Pański spoczął na Mojżesz. Ale kiedy on już wyprowadził Izrael, kiedy był na pustyni, przy górze syna, i pamiętacie tam jest napisane, że Bóg wziął z ducha, który był na Mojżeszu, i rozdzielił pomiędzy niektórych ludzi. I ci ludzie prorokowali w zgromadzeniu. Pamiętacie ten moment? Bóg wziął coś z ducha Bożego, który spoczywał na Mojżeszu. Czyli różna miara ducha. Różnego rodzaju doświadczenia z Ducha Bożego i Świętego. Besalel i inni rzemieślnicy, na których Duch Święty stąpił, otrzymali niesamowitą umiejętność, aby zrobić wszystko to, żeby był zbudowany przybytek świątyni. Inna miara Ducha. A na Mojżesza spoczął duch tak niesamowicie, jak mówi Jezus, że On udziela z ducha niepodmiarą. Tyle, ile możemy jesteśmy w stanie przyjąć, bo On jest dobrym Ojcem. Co chcę powiedzieć? Drodzy, musimy, musimy iść głębiej. Musimy być gotowi iść według tego, tej drogi, którą szedł sam Pan Jezus Chrystus. Nie tylko. Poczęty z ducha. Nie tylko narodzeni z ducha, ale ci, którzy biorą moc ducha. Tak, jak stało się to w życiu Jezusa. A więc ta pustynia staje się miejscem oczyszczenia, miejscem uświadomienia sobie, że bez Boga nie jestem w stanie nic zrobić. Ta pustynia uczy mnie patrzeć w górę. I oczekiwać o to, tylko z Bogiem jestem w stanie wykonać zadanie, które Bóg stawia przede mną. W drugim liście do Koryntia jest napisane, że Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który za nich umarł. Czy żyjemy w tej świadomości? Jako Boży dzieci, Boży lud już nie żyje dla siebie. Bo Chrystus za mnie oddał życie. Inaczej mówiąc, teraz Jego cele, Jego królestwo, Jego to, co On ma w sercu dla mnie, to jest teraz dla mnie priorytetem. Wszystko inne jest drugorzędne. To jest prawdziwe uczniostwo. To jest prawdziwe uczniostwo. Oczywiście ja będę przykładał się do każdej pracy, do mojej zawodowej pracy, która jest częścią mojego powołania. Ale na pierwszym miejscu są sprawy Bożego Królestwa. A jeżeli sprawy Bożego Królestwa, to jeżeli Jezus szedł tą drogą i pokazuje nam, ja także chcę iść tą drogą. Powiedziałem niedawno, że Ewangelia zwiastowana jest przez takich ludzi jak Ty i ja. Nie aniołowie są powołani do zwiastowania Ewangelii. Nawet sam Pan Jezus Chrystus. Nie przekazywał Ewangelii, jak czytamy w dziejach apostolskich. Kiedy objawił się Saulowi w drodze do Damaszku. I Saul pyta, kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I wtedy Jezus nie mówi mu o drodze, z idź tam i tam Ci powiedzą, co masz czynić. I Bóg posyła swojego sługę Ananiasza, który się modli i w modlitwie mówi: Idź do tego Saula <knie> i połóż na niego ręce, i móc się, aby, aby na nowo przejrzał, aby przyjął moc ducha świętego. A zwiastował Saulowi, jak było w domu Korneliusza. Pamiętacie, Korneliusz, setnik żydowski, modli się, szuka Boga, i znowu anioł do niego przemawia. Przecież anioł mógł powiedzieć o Chrystusie. On mówi: idź, poślij po Piotra. I on powie ci słowa żywota, słowa, które darzą życiem. Idź. Tak więc Bóg używa nas, ciebie i mnie. Wie, że zadanie jest tak niewykonalne, jeśli chodzi o nasze własne siły, że. Pan mówi do swoich uczniów, weźmiecie moc Ducha Świętego, będziecie mi świadkami, nie oddalajcie się, aż nie przyjmiecie mocy z wysokości. I znowu przykład Jezusa. 30 lat poczęty z Ducha, daje się ochrzcić w wodzie i Duch Święty na Niego wstępuje. I ten Duch Boży prowadzi Go na miejsce pustynne. Nie od razu do służby. Drodzy, po pierwsze, jest ważne, abyśmy po naszym nowonarodzeniu wołali, prosili i chcieli, tak jak mówi ewangelista Łukasz: O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. O ileż bardziej. A więc On ma coś jeszcze ekstra dla tych, którzy są zrodzeni z Ducha. Abyśmy wzięli moc. Czy to znaczy, że to jest przyspieszony kurs duchowej dojrzałości? Nie. Tego uczymy się z dnia na dzień. Tak, aby owoc ducha mógł się w nas manifestować. Pieczęć ducha już jest w moim życiu. Ale potrzebujemy czegoś więcej. Kiedy Samaria przyjęła. Dziękuję. Kiedy Samaria przyjęła Słowo Boże i. I Biblia mówi, że kiedy uwierzyli w zwiastowaniu Filipa, dawali się ochrzcić w wodzie, Piotr i Jan specjalnie tam przyjechali, kładli na nich ręce, aby otrzymali więcej. Aby otrzymali tą pełnię ducha. Nawet ci, którzy są napełnieni duchem, są wezwani do tego, aby ciągle napełniać się Duchem Świętym. To są, pytanie jest. Czy w moim sercu jest to pragnienie, ta chęć naśladowania Jezusa we wszystkim, w tym, co on robił, co on czynił? I oto duch. Jest napisane: Jezus pełen Ducha Świętego. Powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Pełen Ducha. I duch święty prowadzi go na pustynię. Oczywiście, że tutaj są pewne analogie do pierwszego Adama. Zobaczcie, każdy z nas, ludzi, jest poddany próbie. Każdy z nas ma wybór, czy chce iść za Bogiem, czy też nie. Adam i Ewa otrzymali wybór w ogrodzie Eden. Posłuszni bądź nieposłuszni, chcą być z Bogiem lub nie. I wiemy, że pierwszy człowiek zawiódł. Okazał nieposłuszeństwo, poszedł swoją własną drogą i właściwie każdy następny, zrodzony według ciała, rodzi się obciążony tą skażoną, skłonną do grzechu naturą. Bo taką naturę mamy od urodzenia. Ale Chrystus przed po to. Umarł za nas po to, Zmartwychwstał dla nas po to, aby mógł dać nam moc i ożywić naszego martwego ducha, dać nam moc i zrodzić nas na nowo do społeczności z żywym Bogiem. Stajesz się zupełnie nowym stworzeniem w momencie, kiedy przychodzisz do Chrystusa, wyznajesz mu swój grzech i zapraszasz go do swojego życia. On daje ci moc. Jezus jest poddany próbie. Co chcę powiedzieć? Jeżeli przeżywasz moc Ducha Świętego, zostajesz napełniony mocą z wysokości. To bądź pewny, że będziesz także napełniony duchem, będziesz poddany próbie, doświadczeniu, a później będziesz wysłany, kiedy zwyciężysz w tym wszystkim, będziesz wierny Bogu w tym wszystkim, będziesz potężnie mógł być używany przez Boga. Oto Jezus dosłownie jest kuszony. To słowo, które używa Jakub, doświadczenie i pokuszenie, to jest to słowo to samo użyte, że Jezus był nie tylko doświadczony, ale był kuszony, zachęcany do złego. To kuszenie przychodziło z zewnątrz, tak jak do Adama i Ewy, z zewnątrz. Jezus był jedyny bez grzechu. I Diabeł go kusi, chce i do czegoś go namawia, jakby w trzech dziedzinach. Diabeł próbuje Jezusa pokonać. Gdyby udało się diabłu, nie byłoby Zbawiciela. Nie byłoby Zbawiciela. Gdyby Jezus nie dał odporu i nie zwyciężył tych pokus, byłby kolejnym, który upadł i nie byłoby dla nas żadnej nadziei. Zobaczcie, jak wielkiego mamy Zbawiciela, który stał się dla nas człowiekiem, takim jak my? Przyjął ciało, wziął na siebie nasz grzech, był wierny Ojcu i nie popełnił w żadnym momencie żadnego grzechu, stał się czystym, doskonałym barankiem Bożym, i jego krew dzisiaj może nas oczyszczać z wszelkiego grzechu. I ta ofiara została przez Ojca przyjęta, bo był bez zmazy i bez skazy. Oto diabeł przychodzi, dotyka takiego naturalnego pragnienia, które było w Jezusie, głodny. Wiecie, diabeł przychodzi i dotyka naszych pragnień tam wewnątrz nas. Potrafi wzbudzić tak różnego rodzaju odczucia, pragnienia. Wręcz dochodzi do Pożądliwości. On to, jeśli tego nie przerwiemy, on to będzie podsycał, i nagle nie będziesz w stanie zapanować, Twoja wola będzie tak osłabiona przez to. Jezus jest 40 dni w poście. Jest głodny. I diabeł uderza w ten czuły punkt. Moglibyśmy powiedzieć, że dotyka tego, tej pożądliwości ciała. Tych pragnień. U Jezusa to było naturalne. Ale diabeł, jeśli chodzi o nas, dotyka zupełnie innych, bo my ciągle mamy z, tym, z, z tą cielesnością problem i dotyka różnego rodzaju wewnątrz nas emocji, pragnień, tęsknot. I jeżeli je nie odetniemy, to one będą w nas rosły i mogą zniszczyć nasze życie. Zamień te kamienie. To jest perfidne. Jeśli jesteś synem Bożym, zamień te kamienie. Często po nawróceniu, kiedy ludzie radują się, mówią: tak, Bóg mi przebaczył grzechy, na drugi dzień zaczynają mieć wątpliwości, czy ja naprawdę jestem Bożym dzieckiem. To jest takie normalne, nie? Czy ja naprawdę. Czy Bóg naprawdę mi przebaczył? Czy naprawdę jestem z Nim pojednany? I wtedy musimy stanąć na gruncie Słowa Bożego, tego co mówi Bóg, a nie to, co próbuje diabeł nam wmówić. Napisano jest. Napisano jest. Jeśli wyznamy swoje grzechy Bogu, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiego grzechu, że jeżeli przyjdę do Jezusa szczerze, on mnie nie odrzucił i ja wiem, że on mnie nie odrzucił. Ja nie buduję na emocjach, ja buduję na prawdzie, słowa. Jezus odpowiada słowem. Napisano jest. I rozprawia się z, z tymi, aby zaspokoić swoje własne pragnienia. My musimy się rozprawić też poprzez Boże słowo, wiarę, zaufanie różnego rodzaju niewłaściwych pragnień, czasami nawet ich chciwości. A później diabeł prowadzi go na górę, i w mgnieniu oka Jezus widzi królestwo świata. Przecież przyszedł zbawić świat. Dam ci to wszystko. Ale złóż mi pokłon. Co za kłamca, oszust. Drodzy. My musimy mieć świadomość, że toczymy duchową walkę, i diabeł bardzo często chce, żebyśmy się Mu pokłonili, żebyśmy poszli na kompromisy z pewnymi rzeczami. Gdyby Jezus to zrobił, to jest dokładnie kwestia, kogo czczę w moim życiu? Kto jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Komu jestem posłuszny? Czy jestem Bogu posłuszny, czy nie? Wtedy Jezus mówi Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz tylko Jemu będziesz służył. Oto Adam z Ewą dokonali zupełnie innego wyboru, okazali nieposłuszeństwo i utracili błogosławieństwo. Ale Jezus okazał posłuszeństwo. I za trzecim razem, wiecie, diabeł, próbuje grać czasami na takich naszych nie tylko emocjach, wzbudza pewne myśli, pragnienia, żebyśmy sądzili, że to jest teraz dzieło wiary, które mogę dokonać. Ja już kiedyś mówiłem do jednego pastora, przyszła niewiasta, mówiła: Pastorze, nie wiem, bo czuję się winna, byłam na pogrzebie. I nagle odczułam, żeby tam publicznie ogłosić, żeby Zawołać, żeby ten umarły wstał w imieniu Jezusa. Ale tego nie zrobiłam i teraz czuję się winna. A je wtedy on zaczął jej tłumaczyć. Dobrze zrobiłaś. Duch Boży nie działa w taki sposób, zanim nas nie przygotuje do pewnych rzeczy, zanim wcześniej nam coś nie potwierdzi. A muszę powiedzieć, że wielu spotkałem się z wieloma przykładami, że gdzieś tam jest takie czy bywało nawet pragnienie pastorze, ale zanim tam pójdziemy nad grób, to my w kaplicy będziemy modlić się o strzeszenie z martwych. Ale Bóg i Duch Boży nie działa na zasadzie takiego impulsu nagłego. Bez przygotowania nas, bez dojrzałości. On tak nie działa. Wziął go na szczyt świątyni i mówi: Skocz, zrób coś spektakularnego, zrób coś wyjątkowego. Wszyscy ludzie zobaczą, aniołowie zstąpili według słowa i będą cię nosić na rękach, żebyś nie. Zrób coś takiego, szalonego trochę. Wiecie. Czasami pewne rzeczy może. Zresztą Boże rzeczy mogą wyglądać bardzo. E, nie są czasami tak przekraczają, powiem tak, przekraczają nasze wyobrażenie. No bo jeżeli Duch Święty stąpił w dniu 50. Języki z ognia się ukazały, potężny wiatr. I ludzie odczuli, że coś się dzieje i zrobiło się zbiegowisko. Nie dość tego, oni zaczęli mówić innymi językami, językami akurat w tym momencie narodów, które ci ludzie tam reprezentowali. Ale tam było uwielbienie Boga, tam było ogłaszanie wielkich Bożych dzieł. To tylko ludzie negatywnie nastawieni ludzie, którzy generalnie wszystko, co z Boga byliby gotowi odrzucić, skwitowali, upili się młodym winem. Ale tam był Boży porządek, Boży ład, tam był pokój, błogosławieństwo. I trzy tysiące, około trzy tysiące ludzi wtedy na zwiastowanie Piotra oddało swoje życie Bogu. Jezus przechodzi przez pustynię, jest poddany próbie. Tak jak każdy z nas jest w różnym momencie życia poddawany próbie, i także wtedy, kiedy przyjmuję moc Ducha Świętego, będę poddany próbie. Może myślisz tak, teraz zostałem napełniony Duchem Świętym, diabeł jest daleko. Ale okazuje się, że nie, że On podchodzi i próbuje mnie ograbić z tego błogosławieństwa. Po pierwsze, będzie chciał zanegować, że to przeżyłeś. A jeśli. Nie dasz sobie tego wyrwać. To będzie próbował nas sprowadzić na jakieś niewłaściwe tory, abyśmy przestali liczyć się z Bożym Słowem, uważali, może teraz już jestem tak mocny. Ale my cały czas musimy polegać na Bogu. Nauczyć się chodzić z Duchem Świętym. Na, nauczyć się działać tak, jak On chce, tak jak Duch Święty chce. I Jezus przez to przeszedł zwycięsko. I zobaczcie, co jest napisane w czternastym wierszu, kiedy jest napisane, że gdy, wiersz trzynasty, a gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei. A wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Czy dostrzegacie różnicę między wierszem pierwszym? I tym czternastym wierszem to jest napisane i Jezus pełen ducha poszedł na pustynię. Ale kiedy przeszedł przez doświadczenie, pokuszenie, zwycięsko, powrócił Jezus nie tylko pełen, w mocy ducha, w mocy ducha. I rozpoczęła się Jego służba. Diabeł do czasu odstąpił. Ale w różnym, w, w różnym momencie służby Jezusa atakował jego życie. Nawet na krzyżu. Chciał sprowokować Jezusa, żeby zszedł z krzyża, aby nie wykonał dzieła odkupienia, zbawienia nas wszystkich. Co chciałbym powiedzieć dzisiaj? Patrzmy na Jezusa. Ten wzór, który w Nim jest. Jeśli jesteś zrodzony z ducha, wołaj o pełnię ducha. Przejdź i przechodźmy zwycięsko, będziemy upadać, ale wstań i przechodźmy zwycięsko, tak, aby moc ducha więcej i więcej objawiała się w Twoim i w moim życiu. Pamiętacie, ten obraz zezechiela, jak rzeka, płynie spod tronu Bożego. I ona płynie na dół w stronę. Jordanu później wpływa do Morza Martwego i tam wszystko zaczyna żyć. I jest nakazane przejść przez tą rzekę. W jednym miejscu później odmierzony jest następny odcinek. Mówi, szedłem po kostki, po kolana, po pas, a później ta rzeka była tak głęboka, że nie byłem w stanie jej przejść. I dla mnie to jest taki, taka zachęta i taki obraz na Bożych, Dzieci Bożego ludu, nie zatrzymujmy się tylko brodząc po kostki w tym co Bóg ma dla nas. Idźmy głębiej do społeczności z Bogiem. Szukajmy Pana, jak mówi psalmista, jego mocy w naszym życiu. O ileż bardziej on da Ducha Świętego. O ileż bardziej on da dobre rzeczy, ale nie da tym, którzy po prostu są obojętni wobec tego. Ja widzę, bo w Bożym Słowie Bóg mówi, ciągle wzywa nas do dojrzałości, do wzrostu. Bo jeżeli stoimy w miejscu, ktoś tak powiedział, i chyba z tym się zgodzimy, to się cofamy. To się cofamy. Pamiętam, jak się uczyłem w technikum i matematykę dobrze rozumiałem. I właściwie nie miałem problemów, ale wystarczyło, że przez dwa miesiące sobie ją zlekceważyłem. Zacząłem mieć problemy. Kto stoi w miejscu, zaczyna się cofać. Pan chce udzielać nam błogosławieństwa, ale jak udzieli błogosławieństwa? Jeżeli w moim sercu, w Twoim sercu nie ma szukania tego co Bóg ma dla nas, nie ma tęsknoty, nie ma wołania, nie ma zabiegania. Jezus, Wstawał często przed świtem, aby się modlić. Czasami całą noc się modlił. Czy Jezus był bardzo zajętym człowiekiem? Wiecie, ja próbowałem wstawać, jeszcze wie, próbowałem wstawać i budzić się, mówiłem wam może kiedyś o czwartej rano. Jak ja bym tak wstawał wcześniej, to ja cały dzień jestem nieprzytomny. Każdy z nas ma inny trochę ten swój zegar biologiczny, ale jest pytanie, czy ja szukam Boga, czy ja szukam czasu z Bogiem, bo Bóg chce do mnie mówić, bo już nie żyję dla siebie, ale dla niego. Panie, co ja mam robić w twoim królestwie? Bo ciągle w królestwie pańskim brakuje robotników, drodzy. Żniwo jest wielkie, i Bóg nie chodzi o to, żeby, żebyśmy żyli jakby dla siebie, bo, bo, dla swojej własnej wygody. Nie, nie, bo mogę się rozminąć z celem, mogę się w ogóle z Panem rozminąć. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy. I też Bóg nie ma, bo błogosławi nas i w sferze materialnej i tak dalej. Tylko pytanie jest. Czy zabiegam o rzeczy, które są z nieba, od Boga? Czy płaczę nad tym, że wokół mnie ciągle ludzie giną i nie wiem, jak z nimi rozmawiać? Ja wiem, że nie wszystko zależy od nas. Absolutnie nie zależy od nas. Ale moją odpowiedzialnością jest stać i mówić o Bogu. Ale mówić z Bożą Miłością, z Bożym Namaszczeniem, którego nie wzbrania nam Pan. On nam chce udzielić i miłości, i mocy, i błogosławieństwa. Od Niego to jest. Chcemy powstać. Chcemy powstać. Bogu niech będą dzięki za doświadczenia i próby w naszym życiu, tak? Boże, dziękujemy Ci za próby i doświadczenia, bo one pokazują mi miejsce, w którym jestem dzisiaj przed Tobą. Czy jestem blisko Ciebie, jestem człowiekiem wiary, czy zwątpiały, pokonany? A jeżeli tak, to chcę się podnieść i być blisko Ciebie, Boże. Dziękujemy Ci za doświadczenia i próby. Ale też Boże pragniemy więcej Twojej miłości, której udziela Duch Święty, więcej mocy, obecności i namaszczenia Ducha Świętego. Bo wiemy, tak jak Mojżesz wiedział, miał iść do Egiptu, my wiemy, że nie mamy sami z siebie siły, że wszelka siła i moc jest od Ciebie, dlatego też wszelka chwała należy się Tobie. Czy możemy się zacząć modlić teraz społecznie, tam gdzie stoimy? Czy możesz zacząć wołać do Boga? Jeżeli nie należysz do Niego, albo ciągle gdzieś jesteś na granicy, wołaj do Boga. To jest Twój interes, że tak powiem. Boże, ratuj moje życie, zbaw mnie. Wy, wyzwól mnie z grzechu w moim życiu. Czy to jest jakiekolwiek zniewolenie, czy jakieś inne grzechy? Złość, gniew, nienawiść, które w oczach Boga są zbrodnią, ale też możemy wołać: Panie, tak bardzo potrzebuję Twojej mocy, mocy Twojego ducha. I ufaj. Ufajmy, drodzy, ja chcę zachęcić Was i siebie, ufajmy, że Bóg, jeżeli to jest szczere, jeżeli będziemy tym trwać, On na pewno wypełni swoją obietnicę, bo On jest prawdomówny. Boże, tak dziękujemy Ci za łaskę. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie, Panie. Ten zbór potrzebuje mocy Ducha Świętego w swoim życiu. Nasz zbór potrzebuje pełni i mocy Ducha Świętego, Boże. Pragniemy Ciebie. Nie chcemy działać według własnej siły, według własnej mocy. Chcemy, żeby Duch Święty poprowadził nas, napełnił nas, uzdolnił nas. Nie chcemy działać według naszych jakichś własnych pomysłów, ale chcemy wyraźnie odbierać kierownictwo ducha świętego w naszych sercach, w naszym duchu. Panie, daj nam głód, głód ciebie, Twojej obecności, Twojej mocy, Twojej pełni ducha. Chcemy, żeby, Panie, objawiała się moc, która będzie sprawiała przekonywanie o grzechu ludzi. Moc ducha, który będzie pociągał nas bliżej Jezusa, żeby objawiały się to całe bogactwo chwały, która nam jest darowana w Chrystusie i poprzez wzrost, to poprzez owoc i poprzez dary ducha. Przyjdź, Duchu Święty, potrzebujemy Ciebie w naszych rodzinnych domach, dla naszych dzieci. Przyjdź, Duchu Święty, daj nam łaskę, daj nam mądrość i moc. Abyśmy wiedzieli, jak postępować z dziećmi, jak postępować wobec siebie, mąż, żona, żona wobec męża. Przyjdź, Duchu Święty, uwielbij w nas Jezusa, wywyż w nas Jezusa. Duchu Święty, poruszaj, abyśmy byli gotowi iść nie tylko po kostki, ale iść coraz głębiej, tak abyś mógł nas nieść, prowadzić tak, jak Ty chcesz. Panie, aby objawiała się śmierć Jezusa w życiu każdego z nas, śmierć naszego starego człowieka, naszego ja, i aby objawiała się moc zmartwychwstałego Chrystusa, abyśmy byli podobni do Niego, Panie, w naszym życiu. O to się modlimy Ojcze w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa.